W tej lekcji porozwiązujemy sobie równania pamięciowe z dodawaniem. W poprzedniej lekcji dość e, dokładnie tłumaczyłem na czym polega to rozwiązywanie pamięciowe e, z dodawaniem, dlaczego tak postępujemy i e, w tej lekcji sobie porozwiązujemy takie równanie. Oczywiście mamy te równania rozwiązywać w pamięci, one są naprawdę e, bardzo łatwe, więc to co będę pisał na biało, chciałbym, abyśmy... E, wykonywali to w pamięci. Popatrzmy. x dodać 7 równa się 40, czyli aby znaleźć nasz, posz, nasz składnik, poszukiwany składnik, od tej sumy, czyli od naszego wyniku, musimy odjąć ten drugi składnik, który znamy, a wiemy, że 40 minus 7 to jest... 33, bo 40 to jest 30 i 10, jak od 10 osób odejdzie 7 osób, to mamy 3 osoby, więc mamy 33. I to jest nasz wynik. Ktoś mógłby spojrzeć na to, aha, wiem co muszę dodać do siódemki, aby otrzymać 40, muszę dodać 33, więc to jest po prostu nasz wynik, który od razu powinniśmy podać. Każdy wynik możemy sprawdzić. Zastępujemy x liczbą, którą tutaj sobie wyznaczyliśmy i to jest 33. Dorzucamy do 33, 7 i sprawdzamy, czy to równa się 40. No widzimy, że to równa się 40. I teraz popatrzmy kolejny przykład. x będzie równy 28 minus 12. 20 minus 10 to jest 10. 8 minus 2 to jest 6, więc x równa się 16. Zrobiłem to w ten sposób. Od 28 odjąłem 12. 20 minus 10 to 10. 8 minus 2 to jest 6, więc mam 16. Bardzo łatwe, możemy to robić w pamięci. Ja tylko to zapisuję, abyśmy mogli to sobie zobrazować. Jeśli ktoś jeszcze nie potrafi tego rozwiązywać w pamięci, to może sobie zobaczyć, jak to się odbywa. Teraz popatrzmy. Możemy sobie to sprawdzić. 12 plus 16 10 plus 10 to 20, 2 i 6 to 8, mamy 28. Widzimy, że wszystko się zgadza. Teraz mamy 36 równa się 21 plus x. Biały kolor, niefortunny, no to jest polecenie tego. W pamięci poleceń sobie nie wymyślamy, tylko tutaj będziemy chcieli wykonać obliczenia. No i co? Od naszego wyniku musimy odjąć ten 1 składnik, który znamy. 30 odjąć 20 to 10, 6 minus 1... To 5, czyli mamy 15. I to jest ten nasz brakujący x. Sprawdźmy. 21 plus 15 to jest 20 plus 10 30. 1 plus 5 to 6, czyli mamy 36. Jeśli ktoś potrafi liczyć to w pamięci, od razu podać wyniki, od razu w pamięci sobie sprawdzić to bardzo dobrze, bo do tego dążymy. No ale ja chcę nauczyć rozwiązywania tego w pamięci, więc muszą zapisywać, muszą pokazywać, co musimy robić w pamięci. Teraz mamy tutaj 72 równa się x plus 40, czyli od naszego wyniku, od 72 odejmujemy ten jeden składnik, który znamy. 72 to jest 72, 70 minus 40 to jest 30. Jeszcze tutaj mamy dwójeczkę, więc mamy 32 i widzimy, że to jest dobry wynik

Ale możemy oczywiście skorzystać z tego odejmowania od, e, inaczej, o, od naszego wyniku, czyli od 160 odejmujemy 112, czyli 100 odjąć 100 to jest po prostu, będziemy mieli 60 osób odjąć 12, więc będziemy mieli 48. No widzimy, że to jest poprawny wynik. Sprawdźmy, 112 dodać 48 to jest... 110 plus 40 to jest 150, 2 i to 10, czyli mamy 160. Łatwe. Widzimy, że można sobie to nawet rozwiązać bardzo logicznie. Tutaj od razu widzimy, że x jest równy 30, bo 30 plus 90 da nam 120. Ale jeśli ktoś tego nie widzi, może sobie od tej całej sumy 120 odjąć w pamięci 90 i widzimy, że... 120 to jest 100 i, 9, 100 i 10. 100 odjąć 90 to jest 10. Jeszcze 20 nam tutaj... Inaczej, 120 to jest 100 i 20. Od 100 jak odejmiemy 90, to mamy 10. 20 i 10 daje nam 30. I teraz widzimy, że wszystko jest ok. Możemy sobie sprawdzić jeszcze. 30 plus 90 daje nam 120. Widzimy, że jak od 120 zabiorę 90, to mam 30, ale jak do 30 z powrotem dodam 90, to mam 120 i widzimy, że to jest dokładnie to samo, co już wcześniej sobie przerabialiśmy. I ostatni przykład, eee, 331 plus x równa się 440. Ja widzę, że o, nie ten kolor, że do x, muszę dodać. Jak dodam 100, to będę miał 400... 31, więc jeszcze brakuje mi 9, żeby mieć 440, więc wynikiem jest 109. Ale oczywiście możemy sobie zrobić tak. 440 odjąć 331 równa się. 400 odjąć 300 to jest 100. 40 odjąć 31 to jest 9, czyli mamy wynik 109. Widzimy, że wszystko się zgadza. Możemy sobie to jeszcze sprawdzić. 331 plus 109 jest równe. 300 plus 100 to jest 400, 31 plus 9 to jest 40, więc mamy 440. I widzimy, że równania pamięciowe z dodawaniem są naprawdę bardzo łatwe. I jeszcze raz powtórzę, że aby rozwiązać równanie, musimy znaleźć liczbę, której szukamy. I ta liczba często jest oznaczona przez x, rzadziej przez inną literę. I jeśli wyznaczymy x i zastąpimy x tą liczbą, do której doszliśmy, to wszystko powinno się zgadzać. I tutaj zawsze na końcu warto wykonać sprawdzenie. Kolejna lekcja przedstawi nam równania pamięciowe z odejmowaniem. I również dowiemy się, jak rozwiązuje się równania pamięciowe z odejmowaniem i po, takim wprowadzają, po takiej wprowadzającej lekcji również będziemy mieli przykłady. Jeśli ktoś jest głodny większej wiedzy z matematyki, to zapraszam na portal Nasza nauka. Link do tego portalu znajduje się w opisie.